Zgłoszenie o zaproszeniu ognia strażacy otrzymali przed 7 rano. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z jednego z okien na parterze obiektu wydobywa się dym oraz panuje malutkie zadymienie. Strażacy natychmiast przystąpili do działań gaśniczych, podali dwa prądy wody oraz oddymili budynek. Już na pierwszy rzut oka widać było, że za pojawieniem się ognia stoją osoby trzecie. Od zewnątrz w trzech pomieszczeniach wywiercono dziury, przez które wlano niezidentyfikowaną substancję łatwopalną oraz poprowadzono ląd. W ten sposób jedno z nich uległo prawie całkowitemu zniszczeniu. Sprawą zajęła się policja. W chwili obecnej na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzają oględziny miejsca oraz zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. W czynnościach bierze udział również biegły z zakresu pożarnictwa, którego ekspertyza może być kluczowa dla późniejszego postępowania. Policja nie chce na razie zdradzać wstępnych ustaleń prowadzonego dochodzenia. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, za podpaleniem stoi dwóch sprawców. Wizerunki obu w pewnym stopniu nagrały kamery monitoringu, zanim sprawcy je zniszczyli. Kamery zarejestrowały sprawców po godzinie 22, a strażacy dostali zgłoszenie o pożarze przed 7 rano. W momencie pojawienia się ognia w budynku nie było pracowników. Robimy tą naszą robotę codziennie, specjalnie nie zwracając uwagi na to, jaki wpływ to może mieć na ten świat przestępczy, czy związany z naruszaniem przepisów. Robimy swoją robotę, będziemy ją dalej robili. Rozmawiałem dzisiaj z inspektorami, nikt nie czuje się zastraszony. Bo jak dodaje kierownik pilskiej delegatury, odbiera to jako próbę zastraszenia i zapewnia, że się nie udała, bo w poniedziałek pracownicy inspektoratu wracają do pracy.